Witam serdecznie Państwa. Na początku chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie panu profesorowi. Przyznam się szczerze, nie jestem lekarzem, więc nie będę tutaj z punktu widzenia medycznego mówić, jak powinna wyglądać walka z rakiem. Natomiast chcę się odnieść do tego kancerplanu przedstawionego przed chwileczką przez pana profesora. Otóż Ministerstwo Zdrowia otrzymało dokument, tak jak pan profesor to wspomniał. Obecnie analizujemy ten dokument i minister zdrowia jest jak najbardziej za tym dokumentem. I nawet mogę powiedzieć, że po części ten dokument już jest obecnie, bądź ruszymy z dużą realizacją tego dokumentu. Tak jak pan profesor wspomniał, to nie jest przede wszystkim, kancerplan to nie jest przede wszystkim czysto świadczenie usług medycznych, tylko to jest przede wszystkim zapobieganie, zwalczanie, uświadamianie społeczeństwu o pewnych zachowaniach prozdrowotnych, które mają doprowadzić do tego, że ten rak nie wystąpi. I takim pierwszym elementem, który Ministerstwo Zdrowia zacznie realizować, jest Narodowy Program Zdrowia, który właśnie kilka dni temu Rada Ministrów przyjęła, którym jest 140 milionów i przede wszystkim to są pieniądze na uświadamianie społeczeństwa na temat walki z otyłością, na temat kondycji fizycznej, co wpływa na to, że dzięki tym zachowaniom unikamy zachorowania na raka. I tutaj ministerstwo podejmie wszelkie działania, aby jak najbardziej tą strategię realizować. Dzięki temu też ma służyć podpisany wczoraj list intencyjny z Telewizją Polską, dzięki któremu mamy dążyć do tego, żeby propagować wśród społeczeństwa jak najbardziej zdrowe postawy prozdrowotne, o których też jest mowa w kancerplanie. Kolejnym elementem, który już jest realizowany i o którym też wspomniał pan tutaj profesor i który zakłada też kancerplan, to jest Narodowy Program Walki z Nowotworami. I przyznam się szczerze, ten program od tego roku jest to kolejna edycja. Na ten program co roku będzie zabezpieczone 250 milionów złotych w budżecie. W tym roku z tych 250 milionów 163 miliony to są przeznaczone na inwestycje, czyli głównie na zakup sprzętu. Natomiast 87 milionów to są wydatki bieżące i one są związane przede wszystkim z promocją badań, z profilaktyką badań. I tutaj też Ministerstwo Zdrowia, ja sama osobiście przygotowujemy dużą kampanię promującą badania profilaktyczne w kierunku raka szyjki macicy, mamograficzne, raka jelita grubego, żeby zachęcić jak najwięcej Polaków do badań profilaktycznych i z tą kampanią już niedługo wyruszymy, żeby, tak jak to zostało powiedziane, zapobiegać już od samego początku. Jeżeli chodzi o pracę nad kancerplanem, to tak naprawdę kancerplan, tak jak powiedziałam, to przede wszystkim zdrowie publiczne. Jesteśmy w trakcie pisania dużej reformy zdrowia, która zakłada powstanie tak zwanego Urzędu Zdrowia Publicznego i zdaniem ministra zdrowia tutaj ten kancerplan i działania profilaktyczne zmierzające w kierunku rozpropagowania idei walki z nowotworami jak najbardziej wpisuje się w działania dotyczące zdrowia publicznego i myślimy, żeby jak najbardziej część jakichś działań poświęcić, dać nowej jednostce, która będzie działała przy Ministrze Zdrowia, czyli Urząd Zdrowia Publicznego, pomyśleć, żeby jakąś część właśnie dać temu urzędowi w zakresie walki z rakiem. Nowotworami. Więc tutaj to jest wszystko na razie jeszcze, powiedzmy, w planach.
I po analizie tego dokumentu, który do nas wpłynął, myślę, że będziemy ten dokument szerzej konsultować, między innymi, tak jak pan profesor tu wspomniał, z pozostałymi ministerstwami, żeby był to spójny dokument i realizowany przez wszystkich partnerów. Poza tym też warto tutaj zaangażować jednostki samorządu terytorialnego, tak myślę, które myślę, że są w stanie, pracowałam w samorządzie i wiem, że to właśnie jednostki samorządu terytorialnego są w stanie dotrzeć najbardziej do tych swoich mieszkańców i to one też mogłyby przyczynić się do realizacji tego programu. Myślę, że jak już dokument będzie po konsultacjach, to na pewno minister zdrowia ogłosi ten dokument. Jeszcze mówię, trwają analizy w związku z tym obecnie. Powiem tylko tak, że jest mi ciężko się wypowiadać, co będzie w przyszłości, ale minister zdrowia bierze ten dokument pod uwagę i jak najbardziej, jak już będą gotowe wszelkie analizy, konsultacje z innymi ministerstwami, minister zdrowia zaprezentuje to na forum publicznym. I chciałabym jeszcze powiedzieć, że jak przyszłam do ministerstwa, jako jedyna kobieta wśród kierownictwa polecono mi zadanie właśnie dotyczące Narodowego Programu Walki z Nowotworami, który ściśle się wiąże z Cancerplanem. I tak jak pan profesor powiedział, do tej pory nie przyglądano się efektywności tego programu. W związku z tym podjęłam wszelkie działania, aby bardziej nałożyć nacisk na zbadanie, jak ten program, jakie korzyści przynosi, jak on jest efektywny, jak działa, jak są wydatkowane środki publiczne. I niestety wyniki przedstawione mówią same za siebie. W związku z tym też podjęłam decyzję o zmianie tego programu. Ten program jest powiedzmy analizowany. Zaprosiliśmy do konsultacji Krajową Radę Onkologiczną i Instytut Onkologiczny do współpracy. I obecnie trwają prace zmierzające do poprawienia efektywności tego programu, aby przyniósł on jak największe korzyści i przede wszystkim nie było marnotrawienia publicznych pieniędzy, które są przeznaczone co roku w budżecie państwa na ten program. I postawiłam sobie to za priorytet i myślę, że to będę realizować. Tym bardziej w kontekście, w szczególności w tym momencie, kiedy do Ministerstwa Zdrowia wpłynął dokument pod nazwą Cancer. To tyle. Wiem, że moje wystąpienie było krótkie, ale merytoryczne i dziękuję bardzo.